Słuchajcie, kochani, nie do końca mi się podoba to, co się dzieje. Tematów, tu bym mogła zrobić 5 osobnych vlogów, typu, że zmuszają nas do... A żeby tego było jeszcze mało, to dziewczyna, która robiła mój backup, w sensie... Niemaletko. At the stop sign, turn right onto Bode Road. In 2.1 miles, turn right. Elo, elo, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj nie w domu. Dzisiaj zobaczycie, gdzie jadę, co będę robić i nie będzie... Chyba ani jednego momentu w domu. O, przepraszam, będzie jeden na końcu, ale to tak bardzo króciutko. Zapraszam. Jest dziwnie, słuchajcie, nawet nie wiemy, jak się zachować w windzie. Tragedia. Wszystko się inne takie wydaje. Słuchajcie, ogląda kalendarze z 2020 roku. Lata minęły. Tu koleżanka, która zawsze zakłada to na głowę, nam wszystkim na biurko położyła. Także super. Nie wiem, co do Was mówiłam, a czego do Was nie mówiłam już i co wiecie, co nie, bo część mówię na Instagramie. Więc teraz powiem Wam szczerze, że się trochę zapomniałam. No bo nie wiem. Nie wiem, czy Wam mówiłam o tym, że 15 marca, czyli dzisiaj, idziemy do pracy. Wszyscy jednak liczyli na to, że nie pójdziemy, że nas zostawią w domu, że będzie można pracować w domu, a niestety nie. Więc dzisiaj jest mój pierwszy dzień w pracy, kochani. A żeby tego było jeszcze mało, to dziewczyna, która robiła mój backup, w sensie
pracowała za mnie, a ja pracowałam za nią, jak brałyśmy dni wolne od pracy. Ona się zwolniła. Ja mam teraz dosyć dużo roboty, wprawdzie nie mam niby wszystkich jej kont, są porozdzielane troszkę, ale ja to odczuwam, bo dużo bardziej, po prostu co chwilę się coś dzieje, nie ma wytchnienia. Dzisiaj jest piękna pogoda, jest tak w plusie, jest 13-14, może nawet więcej, nie patrzyłam na Celsjusza. W każdym razie no fajnie jest być z powrotem w ofisie, ale nie tyle dni. I powiem Wam, że no nie jest za ciekawie. Musimy się testować dwa razy w tygodniu. Jeszcze musimy dowozić te testy, to znaczy ja muszę dowozić te testy, bo nie każdy musi się testować. Pomimo, że każdy zaraża, no to niektóre osoby się testują, co muszą, a niektóre, które są zaszczepione, nie muszą. Więc taka jest cała polityka. Też musimy chodzić w maskach, więc staram się to jakoś napisać do kadr i żeby mieć wyjątek i żeby w tej masce nie chodzić. No ale to mi akurat nie za bardzo wychodzi, bo tam się nie ma jak dodzwonić, więc tematów tu bym mogła zrobić 5 osobnych vlogów, typu, że zmuszają nas do przyjścia do pracy, zmuszają nas do noszenia masek, jeżeli ktoś nie jest szczepiony. Trzeba przyjść do ofisu 3 razy w tygodniu. Dodatkowo zwolniła mi się dziewczyna, która po prostu była moim backupem i teraz nie wiem, kto jest moim backupem, jak ja bym chciała gdzieś iść na wakacje czy cokolwiek. No nie wiem, po prostu no nie jest dużo, dzisiaj się czuję taka zestresowana, że tak powiem. Już nie mówiąc o tym, że w domu to sobie mogłam to odpowiedzieć na pytania, to tego, wziąć przerwę. Wiadomo, pracowałam dłużej, ale no mogłam sobie coś przy okazji w domu porobić. A tutaj jak 8 godzin siedzę bite i pół godziny przerwy na lunch, no to przepraszam bardzo, mnie tu już o 16 nie będzie. Tym bardziej, że ja dzieci muszę odebrać. Kuba zaczął bieganie, Dawid też ma bieganie, Pawełek u sąsiadki, dzisiaj miał przedszkole, a po południu u sąsiadki. Nie ma letko. Teraz to się dopiero doceni siedzenie w domu. Coś czuję. A to tak zawsze jest, wiecie. Tak jak osoby na przykład, które no nie pracują zawodowo, tylko są menadżerami, no żeby ktoś mi nie mówił, że to osoby nic nie pracują. Nie, są menadżerami ogniska domowego, no to z kolei, wiecie, one też mają dużo do roboty i dużo w domu, no ale im się wydaje, że to no o Boże Święty, jak ja mam to wszystko ogarnąć i dzieci, to ja teoretycznie tego wszystkiego nie powinnam ogarniać też. Tym bardziej jak teraz będę jeździła większą połowę tygodnia do pracy, do ofisu. Słuchajcie kochani, nie do końca mi się podoba to, co się dzieje w pracy, zapieprz. Myślałam, że więcej zrobię w ofisie, no bo wiadomo, jak jest więcej, czasami nie trzeba się odrywać, do dzieci coś tego, jak do Pawełka, to myślałam, że po prostu więcej zrobię z tej racji, no a jednak nie. Wydaje mi się, że to te wszystkie konta, myślę, że to te wszystkie accounts, które mi dziewczyna, która pracowała ze mną i po prostu mi oddała, pomimo, żeśmy jakoś tak to szefowa niby podzieliła, że niby wszystkich ich, jej dealerów nie mam. Mimo wszystko jest tak, że no jest bardzo dużo pracy. Ja to widzę szczególnie po zamówieniach. Dobra, zaparkowałam. Ja to widzę po zamówieniach, po innych sprawach. I słuchajcie, w ogóle mam takie anxiety, czyli po polsku to jest lęk, ale to nie do końca jest lęk. Po prostu, wiecie, staję się niespokojna. Niekoniecznie wzrasta mi ciśnienie, bo mi ciśnienie bardzo mało kiedy rośnie.
ale mam taki wewnętrzny niepokój, wiecie? Bo w ogóle miałam załatwić, a wcześniej pracowałam tak, że miałam możliwość pracowania 3 dni w domu, a teraz będę pracować tylko 2 dni w domu. Dla mnie to jest wielka różnica, bo Pawełek pójdzie 3 razy do szkoły od przyszłego roku, czyli od sierpnia, ale nie chodzi to już o to. Ogólnie widzę, że dużo osób w ogóle nas podzielili tak w ofisie, że część przychodzi w na przykład poniedziałek, wtorek, środa, a część przychodzi czwartek, piątek, środa, czwartek, piątek, ale ogólnie no jest troszeczkę misz-masz. Złapałam się na tym, że nie wiedziałam, jak zadokować mój laptop na tej całej docking station. Tylko dlatego, że po prostu przyzwyczaiłam się nie używać tego laptopu. Przyzwyczaiłam się używać tylko laptopu, ale dowiedziałam się, że ludzie przez te 2 lata pozamawiali sobie, słuchajcie, podwójne ekrany, tak jak mamy w pracy, a podwójne ekrany, jakieś biurka, coś, żeby się wyposażyć, żeby móc pracować. Mi nawet szefowa tego nie powiedziała, mi nawet przez myśl to nie przeszło, żeby po prostu w ramach tego, żeby mi się lepiej pracowało, no coś sobie zamówić. Do tego stopnia, słuchajcie, że jak mi się zepsuł headset, do telefonu, to moja szefowa, słuchajcie, że mieszka ode mnie 15 minut drogi, niektórzy Amerykanie tacy są, to ona podjechała do mnie pod dom i mi podrzuciła do skrzynki pocztowej. Nie mogłam sobie zamówić nowego headseta, czujecie to? No bo niby nasz menadżer, z kolei jej menadżer, czyli VP, no jest niby taki, patrzy, żeby gdzieś jak najmniej oszczędzić. Ja normalnie, jak przyszłam dzisiaj do pracy i wszyscy mówią, o tak, my to mamy podwójne screeny w domu, to czy to, żeby się lepiej pracowało. Ja byłam po prostu w szoku. Nie to, że ja bym zaraz sobie wszystko zamawiała, bo bym nie zamawiała, ale były takie rzeczy typu myszki, nie myszki, jakieś dodatkowe klawiatury, które naprawdę teraz, jak mam te 2 ekrany, to jest mi to o wiele wygodniej. No, także zajęło mi z 15 minut ogólnie takie... Musiałam sprawdzić po prostu, czy wszystko mi działa, bo niby używam tego laptopu, ale on się zmienia w pracy, na internet w pracy, mam touchless mouse i touchless keyboard, czyli taką, wiecie, bez kabla myszkę i klawiaturę. No i ja ogólnie na takie rzeczy jestem nie bardzo. No monitor nie chciał mi się włączyć, no to włączałam go 5 razy. Później sobie zdałam sprawę, że na tym docking station, na tej stacji, gdzie położyłam laptop, nie zaklinowałam go i nie, wiecie, nie przesunęłam takiego jednego guziczka. Dlatego dla mnie poziom mojego stresu w pracy dzisiaj był na skali od 0 do 10, był 15. I nadal jest, no bo teraz przyleciałam szybko kupić sobie w Subwayu lunch, sandwich. No bo tak, generalnie biorę lunch do pracy, ale nie było mnie w pracy dokładnie, słuchajcie, 2 lata. Koło Świętego Patryka w 2020 roku. To był ten czas, kiedy nam powiedzieli, pracujcie z domu, więc są pełne 2 lata. Ludzie się trochę odzwyczaili, ludzie się pozmieniali. No i ja na przykład no dzisiaj tylko się martwiłam o to, żebym poszła do pracy na czas. No i a lunch to sobie tam, wiecie, kupię. I tak głodówkę stosuję, więc tylko kawę, herbatę, wszystko mi starczyło. Teraz jest godzina 13. Muszę wrócić o 13.30, bo tylko mamy pół godziny. O 13.45 mam meeting z szefową. I już się denerwuję, chociaż no wszystko jest ok, wszystko jest dobrze, ale już się denerwuję. Nie wiem czemu, no bo po prostu chciałabym dzisiaj to szybciej wszystko porobić, a tak się czuję, jakbym pedałowała do tyłu i stała w miejscu. No więc nie wiem, no. Dla mnie to jest troszeczkę frustrujące, bo jednak w domu zrobiłabym to samo, a nawet więcej
i nie musiałabym się tak, wiecie, liczyć z tym czasem. Tutaj jest wszystko, musimy się logować, jak idziemy na lunch, musimy się wylogowywać, później logowywać z powrotem, więc dla mnie to jest utrudnienie. Jeszcze jechać do pracy 25 minut, no to nie będę tyle poświęcała czasu, ile w domu. W domu teoretycznie naprawdę, pomimo, że okej, nastawi się pranie, nastawi się obiad, niby można więcej rzeczy zrobić, ale za to też się dłużej pracuje, do 17-18. Ja nie będę siedziała tutaj do 17-18, bo raz to będę miała nadgodziny, których teoretycznie mieć nie mogę. A dwa, dlaczego miałabym, jeżeli ja mam dzieciaki do odebrania ze szkoły, Kuba zaczyna dzisiaj właśnie track, tak samo jak Dawid, bieganie. Pawełka trzeba od sąsiadki odebrać o 5. Dawid kończy o 5. Kuba o 5.30. Dojedziemy do domu, będzie 6. Po 6. I dopiero będę zabierała się za obiad. O godzinie 19 będzie obiad, 19.30. Koniec dnia. Ja nie wiem, jak będą wyglądały moje vlogi, ale... No mam nadzieję, że podołam, słuchajcie, kochani. Albo będzie jeden dłuższy, albo będą takie na spontanie, co do was mówię. I bo to, co się dzisiaj działo w robocie, to co się dzieje nadal. I ogólnie takie wyskoczenie z rytmu. Ja wiem, że ja przywyknę, ale... No i w ogóle cała ta frustracja, że mam... że jest możliwość pracowania z domu troszeczkę więcej, ale tam się nie idzie dodzwonić, albo się wszyscy dodzwaniają, albo nie wiem co. No, ale w ogóle nie wiem. O, no, dobra, kończę, bo muszę sobie sandwich kupić. Pogadam z wami później w drodze z powrotnej do pracy. Ja wyjeżdżam z pracy, miałam wyjść o 16, wyszłam 16.15. Jutro muszę się naprawdę pilnować, żeby wyjść o 16, bo Pawełek ma piłkę. A teraz podziwiam chociaż nadal ogołocone drzewa, bo dopiero jest marzec, ale jak to wszystko porośnie liśćmi, naprawdę tutaj te widoki są przepiękne. Kiedyś nie lubiłam właśnie takiego swojskiego krajobrazu, a teraz... Wręcz uwielbiam. A my po Kubusia prosto z pracy, nie? Matka jeszcze w stroju. I teraz zobaczcie. Jak się nawet pracuje w takim ofisie, na przykład do 16 czy do 16.30, do domu dojedziecie 17, później po jednego na zajęcia, po drugiego odebrać Pawełka. Koniec dnia. My przyjedziemy do domu, będzie 6.15, jakoś tak? Najpóźniej co? No, przyjedziemy do domu, będzie 6.15. Zupę ogórkową odgrzeję. Na wieczór zrobię, znaczy na wieczór, no bo wiadomo, po takiej zupie się nie najedzą, to zapcham ich trochę zupą z chlebem i tak, żebym miała godzinę, półtorej, zrobię te burgery. Dzisiaj znowu mamy z Hello Fresh. No i zanim się obejrzymy, będzie 7.30. On zaczął już zasypiać w samochodzie, więc myślę, że zrobię tak, że wezmę go do samochodu z jednym z chłopaków, Kubą albo z Dawidem, i po prostu weźmiemy i pojedziemy oddać tą jedną lokówkę, co miałam do oddania w Walmarcie, co miałam już oddać 2 dni temu. No. I koniec dnia, kochani. Ameryka dla byka. A zresztą wszędzie ludzie tak teraz dużo pracują chyba. Jacob jest z tamtej strony, chodź, idziemy tam. David jedzie samochodem. Nie, nie David.
patrzymy, że się rozciągają. Rozciągają się dzieciaki na koniec. Robią różne ćwiczenia, bo 5 minutek zostało. Ciężko ich stąd zobaczyć chyba. Kochani, a dzisiaj mówiłam, że będą burgery, a jednak nie. To jest właśnie Philly Style Beef Melts z cheese'em, z potato wedges. Tak więc takie coś z HelloFresh przygotowuję. No i pokazuję Wam w sumie na koniec vloga, co jest nawet lepiej, bo nie będziecie aż tacy mocno głodni. A ja chciałam Wam tylko powiedzieć, że w sumie jeszcze się nie przebrałam z rzeczy, a już jest prawie 20. No. Chłopaki zjedli szybko właśnie zupę ogórkową, a ja robię teraz te chili, Philly style beef melt. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że wiecie, co sobie zdałam sprawę jadąc do pracy? Mówię, czemu ja nigdy z pracy nie nagrywałam? No wiem czemu. Vloga zaczęłam pod koniec maja, prawie już czerwiec 2020 roku. A tak w połowie marca, 2,5 miesiąca wcześniej, zaczęliśmy dopiero pracować z domu, bo ta cała zaraza się tak po prostu rozszalała. Więc w maju zaczęłam vloga, więc już pracowałam dosyć długo, 2 miesiące. I dlatego nigdy nie było żadnej okazji, żeby Wam coś pokazywać z pracy. No więc teraz będzie, bo będzie bardzo dużo dni w pracy. Dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru, bo to jak wrzucę jutro, czyli w środę będzie u Was wieczór. Dziękuję za oglądanie, łapki w górę, podawajcie dalej. Pamiętajcie, oglądajcie Atka jeszcze z poprzedniego filmiku. Kto nie widział, kto wie, o co chodzi, to... Kto nie wie, o co chodzi, niech idzie sprawdzić. A ja dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Bye!